Siemka, słuchajcie, w końcu myślę, że pora zacząć serię ze sklepu terrorystycznego Waran we Wrocławiu. Raz na jakiś czas powstanie taki odcinek. Dzisiaj poruszymy temat agam brodatych, a dokładnie ich odmian barwnych. Jest wiele filmików, ale myślę, że nie jest tam do końca jasno to wytłumaczone. Chciałbym przybliżyć ten temat. Kręcę ze sklepu podczas działania tego sklepu, więc może być sporo cięć. Mam nadzieję, że wybaczycie. Ale tam chwilę wolnego czasu chciałbym właśnie poświęcić, żeby omówić temat tych całych kolorków i odmian barwnych. Usiądę może sobie za ladą przy stoliku i tam będę Wam w międzyczasie podczas obsługi klienta opowiadał. Mam teraz taką godzinkę luźną, bo między 12 a 13 jest zawsze troszeczkę luzu i coś tam przybliżę na ten temat. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, odmiany barwne, gama brodata, kolory. Pomijamy w tym momencie wszystkie geny, które są dziedziczne, w sposób recesywny, w sposób dominujący i lecimy z samymi kolorami. I chodzi tutaj konkretnie o te pomarańcze, te żółcie. Jak, kiedy to nazywać? Słuchajcie, te wszystkie kolory, które mamy na agamie, które nie pochodzą od tych genów recesywnych i dominujących, to są kolory, które powstały poprzez selekcję. Czyli wiadomo, klasyczne agamy bardzo się od siebie różnią. Jedne potrafią być bardziej szare, inne potrafią mieć domieszkę jakiegoś tam koloru. Pokażę Wam może taką klasyczną agamę. Tutaj mamy, słuchajcie, takiego klasycznego agamka. I one mogą być bardziej pomarańczowe, bardziej żółte, mieć jakieś przebłyski. Tutaj już jest agama, która tam przeszła jakąś tam minimalną selekcję. I hodowcy najzwyczajniej w świecie zaczęli najbardziej kontrastowe osobniki ze sobą łączyć i w ten sposób powstały agamy, które są krwisto-czerwone, soczyście żółte, cytrynowe i tak dalej. I teraz, kiedy je prawidłowo nazywać redami, orężami, a kiedy nie? No, słuchajcie, przyjęło się tak, że ludzie odpowiadają na pytanie, jakie odmiany jest moja agama i mimo, że jest mega pomarańczowa lub mega żółta, ludzie mówią, nie znasz rodziców, to nie możesz powiedzieć, że to jest red. Moim zdaniem to jest nieprawda. Słuchajcie, agamy określamy nazwą red, czyli czerwony, yellow, czyli żółty, orange, czyli pomarańczowy, jeżeli taki kolor ona posiada. Jeżeli oczywiście mamy do czynienia z czystą linią, czyli ktoś wyselekcjonował, wiele lat poświęcił na wypracowanie sobie swojej linii i ją nazwał, i są oczywiście nazwy takich linii, Extreme Red, Citrus, Coral i tak dalej, to wtedy tak możemy nazywać osobniki, które są z czystej linii. Czyli reasumując, nazwy konkretnych linii, które stworzyli hodowcy, selekcjonując je przez lata, rezerwujemy dla naprawdę czystych linii. Jest tych linii masa, nie będę wymieniał. Myślę, że o tych cechach takich poligenicznych, selektywnych zrobię całkowicie osobny odcinek. Natomiast jest to nie tylko kolor, są to też wzory, tak jak patternless, stripe, czyli pas wzdłuż grzbietu, czy na przykład tiger, czyli układające się pasy w poprzek. To wszystko powstało poprzez selekcję. Jeżeli mamy agamę naprawdę czerwoną, to dlaczego mamy jej nazwać red? No co, mamy ją nazwać yellow? No nie, nazwiemy ją red, tak? I to jest uczciwe, ale jak już będziemy dodawali sunfire i tak dalej. To są też chwyty marketingowe stosowane przez nieuczciwych hodowców i tutaj trzeba mocno uważać. No jeżeli mamy agamę żółtą, to możemy ją nazwać yellow, tak? Ale już nazwa citrus jest zarezerwowana dla konkretnej linii. Więc tutaj mocno uważajmy na jakieś tam naciągania. Myślę, że tego tematu tych cech selektywnych teraz nie będziemy mocno rozwijać, a poruszymy temat genów recesywnych i genów dominujących. I zaczniemy może od genów recesywnych. Jeżeli chodzi o geny recesywne, z takich bardzo popularnych, to mamy gen hypo. Gen hypo odpowiada za, jakby to powiedzieć nie językiem fachowym, że w skórze zwierzaka produkuje się dużo mniej melaniny, czarnego barwnika. Bardzo, bardzo mało. Cechuje się to tym, że te agamki mają bardziej jaskrawe kolory,
bardzo łatwo poznać jest tą odmianę po tym, że agamki hypo posiadają białe pazurki. Pokażę wam może taką agamkę. Popatrzcie, tu mamy taką agamkę i zwróćcie uwagę, że jej, nie wiem czy łapie ostrość, jej pazurki są całkiem białe. U normalnej agamy, która nie jest hypo, te pazurki posiadają w środku czerń. I agamy o odmiany hypo, przez to, że są pozbawione tego ciemnego barwnika, to są dosyć fajnie jaskrawo ubarwione. Jest to gen recesywny, czyli wiadomo, w homozygocie wizualnie to widzimy, w heterozygocie nie widać tego genu wizualnie, natomiast wiadomo, że agama go w sobie posiada i może go przekazać na potomstwo, jeżeli będzie skrzyżowana z drugą agamą, która też w sobie ten gen posiada wizualnie bądź w heterozygocie. Drugą bardzo, bardzo... jeszcze chcę dodać, że ogólnie gen hypo raczej nie jest obciążony żadnymi problemami zdrowotnymi. Drugą mega popularną odmianą, i pokażę też na tej agamie, bo ta agama też posiada ten gen recesywny, jest gen translucent. Jak sama nazwa wskazuje, przeźroczysty. Agamy z genem translucent cechują się przede wszystkim tym, że posiadają, zwłaszcza za młodu, cieńszą skórę, która jest przeźroczysta i powoduje, że widać nawet te flaczki w środku. Dzięki temu genowi ten kolor też jest na agamie dosyć mocno wzmacniany. Dodatkowo agamy z genem translucent posiadają ciemne, bardzo ciemne, wręcz wpadające w czerń oczy. Te oczy podczas życia agamy mogą się zmieniać. Przeważnie zajmują one całą powierzchnię oka, ale zdarza się, że zajmują tylko część powierzchni oka. Geny hypo i geny trans w połączeniu dają naprawdę efektowne osobniki, które mają dosyć jaskrawy ten kolorek. Białe łapki tutaj świadczą o tym i ogonek, że zwierzę jest w trakcie linienia, tak? Czyli na grzbiecie już zdążył ściągnąć wylinkę, na łapkach i ogonie jeszcze nie. Krążyły też mity, że agamy z łączenia z genem translucent słabiej widzą. Myślę, że to nie wynika z samego posiadania genu translucent, tylko z tego, że te osobniki, aby uzyskać te odmiany szybciej, to jest gen recesywny, bardzo blisko spokrewniony, były ze sobą łączone, co powodowało właśnie takie wady, jak słabszy wzrok, krótkowzroczność. Ja uagam, gdzie jest cały czas dolewana świeża krew, ten problem raczej nie istnieje. No tutaj mamy dwa takie geny i to wam jestem w stanie pokazać, bo akurat na sklepie posiadam takie zwierzaki. Są jeszcze dwa inne geny dziedziczone recesywnie. Pierwszy gen to jest gen 0. Jest to agama, która jest szara. W połączeniu z genem hypo potrafi tworzyć wręcz białą, całkowicie białą agamkę. Tutaj też bardzo fajnie dochodzi do tego selekcja, gdzie można selekcjonować te zwierzaki na ciemny lub jasny kolor. Agamy mają duże zdolności ciemnienia i jaśnienia i w przypadku, kiedy ona jest pozbawiona, tak jak w przypadku zero, wkleję wam tutaj foty wzoru całkowicie na grzbiecie, to jest o wiele bardziej widoczne te jaśnienie i te ciemnienie, w zależności od temperatury, od nastroju i wielu różnych czynników. Agamy zero za młodu cechują się tym, że posiadają tutaj na ramieniach takie ciemne pasy. Druga odmiana recesywna to jest Witblitz. Agama podobnie jak agama zero jest pozbawiona wzoru, ale jest bardzo fajnie podatna na selekcję, jeżeli chodzi o kolorystykę i można ją selekcjonować w stronę pomarańczów, w stronę żółcieni i naprawdę fajny gen, jeżeli chodzi o pracę nad nim. Dalej, oczywiście te wszystkie geny recesywne można nakładać na siebie i wtedy wizualnie jesteśmy w stanie stworzyć na przykład Vero, czyli agamę, która jest i Witblitzem i Zero. Jesteśmy w stanie stworzyć wszystkie te geny razem, czyli hypotrans, vero, więc no tutaj jest kwestia do zabawy, jak na to, że agamy brodate są mega podatne na selekcję, jeżeli chodzi o kolorystykę, to mamy tutaj nieograniczone pole do popisu. Teraz może przejdźmy do genów dominujących. Jeżeli chodzi o geny dominujące, dodzielimy je na dominujące
i niekompletne dominujące. Na czym polega różnica? Na tym polega różnica, że geny niekompletne dominujące posiadają tak zwaną formę super. Czyli w tej formie super są homozygotą, natomiast w formie pośredniej, to nie jest fachowo powiedzieć, tak? Ale w tej formie heterozygotycznej też wizualnie różnią się od normalnej agamy. I takim genem jest gen Latterbeck. Gen Latterbeck cechuje się tym, że agama pozbawiona jest, tu mamy dwa takie osobniki, zredukowaną ma ilość łusek na grzbiecie. Zwróćcie uwagę, nie wiem jak to pokazać, może pokażę to na tej. Te łuski są zdecydowanie mniejsze i te kolce zarówno na brodzie, jak i wzdłuż ciała są zdecydowanie mniejsze. I to jest forma heterozygotyczna, której formą super jest agama odmiany Silkback. Ta odmiana jest pozbawiona całkowicie łusek, ma wręcz taką delikatną skórę. Nie polecam tych agam dla początkujących. Uważam, że takie agamy mogą hodować tylko doświadczeni hodowcy, dlatego nie będziemy rozwijać tego tematu. Skóra takich agam jest podatna na oparzenia, na pęknięcia. Trzeba ją cały czas pielęgnować. Podczas rozmnażania i kopulacji z samcem agamy potrafią sobie wręcz rozdzierać tą skórę, więc tutaj temat zostawiamy dla mega, mega doświadczonych hodowców, którzy chcą z tym z jakiegoś powodu pracować. Cechą taką specyficzną tych agam jest to, że ta redukcja tych łusek powoduje, że kolor w skórze jest bardziej uwidoczniony, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny efekcik. W przypadku agam odmiany Latterbeck, czyli tej formy heterozygotycznej Silkbacka, one naprawdę nie stwarzają najmniejszych problemów. Tutaj mamy agamę, która jest tylko i wyłącznie Latterbeckiem. Tutaj mamy agamę, która jest translucentem, co widać po czarnych oczkach i dosyć przeźroczystej skórze na brzuszku. Oczywiście z wiekiem to zanika. Jest heterozygotą na odmianę hypo, czego nie widać, bo gen hypo jest tutaj ukryty i jest, jak wspomniałem, Latterbeckiem. Te dwie agamy też bardzo mocno różnią się wzorem, tak? Ta posiada taki pas, dwa pasy wzdłuż grzbietu, ta nie posiada takich pasów, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o geny dominujące, to nie pokażę Wam, bo nie mam, ale wstawię fotki, jest gen Duner. To już jest gen, który w przeciwieństwie do agamy Latterbeck kolce posiada zdecydowanie dłuższe i posiada też te kolce ustawione, że tak powiem, pod prąd, czyli w przeciwnym kierunku niż u normalnie ubarwionej agamy. Pokażę Wam może też tego Latterbecka, jak się różni od klasika. Patrzcie, Latterbeck, klasik. Tu ewidentnie widać na grzbiecie kropeczki, dziurki, duże kolce, Latterbeck zdecydowanie mniejsze. W ogóle jak działa taki gen dominujący, też Wam powiem w skrócie, jak na przykład Latterbeck. Działa on w ten sposób, że po krzyżówce klasycznej agamy z agamą, która jest Latterbeckiem, otrzymamy półmłodych klasycznych, półmłodych Latterbecków. Po krzyżówce dwóch Latterbecków otrzymamy już 25% agamek, które będą silkbackami, czyli tych niepolecanych ze względu na wrażliwość. 50% Latterbecków i 25% klasycznych. Dlatego w hodowlach amatorskich nie zalecamy łączenia dwóch odmian Latterbeck, żeby nie otrzymywać tych tak zwanych silkbacków. Jeżeli chodzi o geny pozostałe, wszystkie można je ze sobą bez problemu łączyć. Istotny przy odmianie 0, bo mówi się tak potocznie, łączmy agamę 0 razy 0, bo uzyskamy słabe osobniki. Nie łączmy agamę trans razy trans, bo otrzymamy słabe osobniki, łączmy ze sobą heterozygoty. Słuchajcie, nie wynika to z tego, że jeżeli ten gen 0 czy gen trans, jak jest na dwóch alelach, jak łączymy je ze sobą, to te zwierzaki w tej odmianie będą z tego powodu słabsze. Nie. Tu chodzi o to, że ludzie idą na skróty, kupują od jednego hodowcy samca i samicę tej odmiany i chcą jak najszybciej uzyskać te geny, ten gen wizualny i zarobić. Chodzi o to, że jeżeli będziemy mieszać krew u tych agam, nie będziemy stosować chowu wsobnego,
i zrobimy sobie z zero na całkowicie niespokrewnionych osobnikach heterozygoty i z takich dwóch grup hodowlanych otrzymamy dwie agamki zero, które będą praktycznie ze sobą niespokrewnione, oprócz tego, że będą posiadały ten gen i je skrzyżujemy ze sobą, to one nam dadzą silne młode zero. To jest mit, że 0 razy 0 da słabe osobniki, albo trans razy trans da słabe osobniki. Jeżeli mamy różne pule niespokrewnione ze sobą osobniki, to one też dadzą nam silne młode. Niestety jest tak, że na początku odmiana 0 czy Witbits były dosyć drogie i ludzie kupowali sobie jednego osobnika lub dwa osobniki z tej samej hodowli, robili heterozygoty, znowu łączyli to ze sobą. To skutkuje problemami zdrowotnymi u takich agam, które są słabsze, są bardziej karłowate, zbite, posiadają deformacje kostne i tak dalej. Więc co jest takie bardzo istotne? Bardzo istotny jest różnorodność i nie stosowanie chowu wsobnego. Jak na przykład u gekonów Lamparti, zrobię o tym odcinek, chów wsobny nie jest tak niebezpieczny do kilku pokoleń. U agam brodatych, prawidłowo brodatek środkowoaustralijskich, bo taka jest prawidłowa polska nazwa, jest to już bardziej odczuwalne i widoczne po tych maluchach. Więc jeżeli ktoś się bierze za hodowlę, postarajcie się o to, żeby mieć naprawdę urozmaicone zwierzaki niespokrewnione ze sobą, a odwdzięczy się wam to silnym, zdrowym i fajnym potomstwem, co za tym idzie, zadowoleniem klienta, który nabywa od was takie same agamy. I ten sam problem dotyczy też odmian selektywnych, tak, czyli tych czerwonych, żółtych. Tutaj przez chów wsobny też można naprawdę zaszkodzić bardzo mocno. Czy pominąłem jeszcze jakieś odmiany? Myślę, że zrobimy całkowicie osobny odcinek, żeby ten odcinek nie trwał pół godziny czy ileś, na temat agamek i ich odmian selektywnych, bo tam jest duże pole do popisu, tak? Te wzory, jakieś bluebary, pasy, selekcja na kolorystykę, gdzie można uzyskać poprzez selekcję prawie białą agamę. Myślę, że też agamy brodate zasługują na osobny odcinek, jeżeli chodzi o żywienie i o hodowlę. Mam nadzieję, że uda się to poruszyć. No a w tym odcinku to na tyle. Jeszcze tutaj pożegnamy się. No i dzięki wielkie, pozdrówki i do zobaczenia.